Cześć, witam was, ja jestem Legwan, a oto przed wami kolejna bitwa w Medieval Total War 2. Tym razem mierzę się znów z graczem Stefol lub Moladrin i odtwarzamy pewną znaną bitwę historyczną, gdzie armia polska przeprowadzona przeze mnie, a rzeczywiście przeprowadzona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mierzy się z wolną armią egipską. Egipcjanie obalili swojego dyktatora i władza uderzyła im do głowy woda sodowa i postanowili wypowiedzieć wojnę całej Europie, w tym też Polsce. Ale Polska jako jedyna odpowiedziała na tą rzuconą rękawicę i teraz moi litewscy łucznicy, ponieważ jak wiecie, jesteśmy w świetnych stosunkach z Litwą, politycznych i społecznych w tym momencie, moi litewscy łucznicy, czy właściwie spieszona konnica litewska, zabraliśmy im konie. No to było niehumanitarne w ogóle. Wiecie co? Narażać te biedne zwierzęta na śmierć w tej bitwie. Oni teraz dostają wycisk od tych nubijskich łuczników. To są bardzo dobrzy łucznicy, mówiąc już tak poważnie. Moi też są dość dobrzy, ale niestety dość mocno dostają, dlatego ja tutaj zaraz będę ruszał moją piechotą. Przeprowadziłem też spieszonych rycerzy polskich. Tak naprawdę to są posłowie ubrani w zbroję. Tak, to jest nasza szlachta. Dużo ich, prawda? Mamy dużo posłów. Tutaj są ochotniczy halabardnicy. To jest bor. Ich też jest dużo. Posada państwowa, fajna. A z tej strony na skrzydle są włócznicy. To jest policja. Daliśmy im dłuższe pałki zakończone ostro. I zamiast przezroczystych tarcz mają takie tarcze. No cóż. No i tu mamy jeszcze moją kawalerię. To są obywatele. Po prostu. Wzięli konie. Bo są osoby prywatne, im ta peta nic tam nie może zrobić praktycznie. Więc wzięli swoje zwierzęta. I teraz ruszyłem z szarżą. Mój przeciwnik ma tutaj tych swoich wojsk niewiele, jakby tak się przyjrzeć. Ma dość dużo koni, kawalerii. Tam ma dwa oddziały, 3, 4, 5, 6, 7, z czego jeden to generalska gwardia i dwa to jazda arabska, lekka jazda. I oni tak stoją tam w oddali, dwa oddziały lekkiej jazdy, tak jakby próbowali zrobić albo jakiś manewr flankujący, albo próbowali mnie tam zwabić. Teraz ja tutaj wysyłam dwa oddziały moich pancernych. Tutaj idzie trzeci oddział. Ten miał lekkie problemy z przebiciem się przez te szyki. On teraz ruszy na tych łuczników. A te dwa oddziały, jeden to jest mój generał, a drugi to moi pancerni, ruszą na tych kawalerzystów, a ci tutaj próbowali złapać jakieś ataki na łuczników, ale oni zaczęli bardzo tutaj szybko uciekać biegiem, więc stałem się tak... Znalazłem się w takiej niebezpiecznej pozycji, ale mimo wszystko próbowałem tutaj, bo moja pancerna jazda jest bardzo, bardzo silną jazdą. Starałem się jakoś z tego jeszcze wybrnąć. Próbowałem tutaj otoczyć, tędy wyjść, ale niestety zauważyłem, że to się za szybko zwęża, więc postanowiłem się wycofać. Tutaj mój przeciwnik złapał na mnie kilka mocnych uderzeń, ale moje jednostki kawaleryjskie szybko uciekają. Już tutaj w surkus biegną moi halabardnicy, borowcy. By na tych kawalerzystów zaatakować. Tutaj moja kawaleria została złapana przez jego. I wydaje mi się, że moi kawalerzy są lepsi. Tak mi się wydaje. Przynajmniej po rozegraniu tej bitwy. I tutaj teraz świetne uderzenia łapią moi halabardnicy na jego kawalerzystów. A tutaj z tej strony nadchodzi misja sarazyńska. Ale tutaj spójrzcie! Kto to jest? Asasyni! Czyż nie podobni do tych asasynów z Assassin's Creed? Nie, nie podobni. Zresztą się... Czemu oni odchodzą? Lalala, o, no, do przodu. Aha, chcieli wziąć rozpęd! No tak. Ach, ach. Ach, gro. Oh, game, I love you so much. I teraz moja kawaleria znalazła się w bardzo, bardzo, bardzo złym położeniu. Tutaj z tej strony otoczeni jazdą arabską, która tutaj już bardzo szybko pada, ale z tej strony ci asasyni dość mocno nas biją. Już tutaj poszła moja główna siła, piechota do walki. Moja piechota jest dużo silniejsza od jego.
bo on niestety wydał kupę pieniędzy na te ciężkie konie, na tych asasynów i jeszcze na tych drogich łuczników. Moi łucznicy nie byli aż tak drodzy i najwięcej pieniędzy wydałem na moją kawalerię i na tą masę piechoty. Tak, jest to dość duża masa. I teraz ta kawaleria tutaj niestety zostaje miażdżona. Definitywnie przegrywają tutaj. Z tej strony mają włóczników, z tej strony mają asasynów, a z tej strony mają lekką jazdę arabską. Za to tutaj. Tutaj ja... O, ja straciłem tutaj generała? Nie, straciłem tam na lewym. Asasyni go zabili. Tutaj ja miażdżę po prostu tą ciężką jazdę jego, o dziwnej nazwie, której czytał, nie będę. Za to jestem ostrzeliwywany przez jego nubijskich łuczników. Z tej strony moja piechota zaczęła powoli okrążać te jego jednostki kawaleryjskie. Tutaj moja konica litewska została zaatakowana. Ale szybko przełączyłem ich w tryb walki wręcz i wyciągnęli swoje tarczy i miecze. Teraz próbuję złapać tą jego kawalerię. Tu mi się udało za pomocą moich pancernych złapać jeden oddział i zobaczymy, czy coś tutaj zdziałam. Niestety wydaje mi się, że oni się stąd zmyją, ale w składzie 21 koni tylko, więc coraz mniej ich jest. Moja konnica litewska spieszona, bez koni, konnica, została przegoniona w tym momencie z pola bitwy. W składzie 65 ludzi. To jest wstyd, panowie. Widać, że Litwini. Skąd wracają Litwini? Tutaj, spójrzcie, zrobię pauzę. Zrobię pauzę, chwileczkę. Spójrzcie na tych. Pauza. They have lost half of their men. Great. Great, mister. Strangely appearing voice from nowhere. Spójrzcie na te topory drwali. Polska to, ja nie wiem, u nas się tak dobrze powodzi, to jest zielona wyspa w ogóle, ja nie wiem, czy wiecie. Kryzys nas w ogóle nie ruszył, a nawet nasi drwale mają zdobione topory z jakimiś kamieniami szlachetnymi. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieli, ale przyjrzyjcie się tym toporom. O, tu jeden jest tak, staram się go tak blisko ustawić. Ten topór, widzicie? Zdobione, ponacinane stylisko. Tutaj jakieś kamienie szlachetne. No po prostu, co prawda nie ubierałem się zbyt gustownie drwali, ale myślę, że to kwestia po prostu mody panującej wśród drwali. Dobrze, wracamy do gry. Żyje się u nas bogato, to chciałem powiedzieć. Na lewym skrzydle mój przeciwnik rozgromił moją kawalerię. Tutaj ci asesyni, jest ich jeszcze bardzo dużo. W jednym oddziale 44, w drugim 56. Za nimi biegnie milicja saraceńska, czyli jego włócznicy. Tutaj biegną moi włócznicy. Dwa oddziały. A moi trzej słownie pancerni wycinają oddział 63 już w tym momencie. 58 jego łuczników. Gdyby oni się obrócili i zaatakowali mnie wręcz, to nie miałbym najmniejszych szans, ale mój przeciwnik chyba nie zauważył tego i tam moi pancerni robią spustoszenie. Za to na moim prawym skrzydle wygrywam bardzo znacząco. Tutaj gonię jakichś jego niedobitków, tutaj jego łucznicy, jego jeszcze jakaś kawaleria próbuje złapać atak na moich włóczników. Zobaczymy, czy ja się obrócę, czy po prostu wjadą mi w plecy. Chyba po prostu wjadą mi w plecy. Na to wygląda. Że jakoś nie mogę zdać, chyba się boją tych moich tępych końcówek. Widzicie, tak jak trzymają się na bezpieczną odległość. Oni się po prostu strzymują do przepisów ruchu drogowego i nie chcą tutaj... A, ten pan... A, kraksa, debilu! Kretynie, jak jeździsz? Baba za kierownicą. Kto ci dał prawo jazdy? Na konia. Stuknął we mnie, idiota. Jak głos tutaj, magiczny głos podpowiada, że bitwa już naprawdę... trudno byłoby ją w tym momencie przegrać. Ale ja tutaj, jak widać, staram się, nie obracam tych moich włóczników. Oni dalej biegną za tymi nubijskimi łucznikami. Ale teraz, kiedy się zatrzymają, ci panowie z tyłu powinni, o, ten się obraca, dobrze, zauważył i zabił kunia, i tu drugi kuń, dobrze, tak trzymać. Tu jeszcze moi łucznicy ostrzeliwują ich. Tutaj z tej strony dobijam
resztki jego łuczników. Trochę taki overkill, jakby nie patrzeć, ci drwale, plus jeszcze moi polscy rycerze. Z tyłu ta kawaleria cały czas... A to są moi polscy pancerni. Ale tutaj ta kawaleria cały czas mnie męczy i w końcu udało mi się jej pozbyć razem z jego generałem. Saratyński generał umarł. Został zamordowany w bitwie. Tutaj moi włócznicy biją się z jego asasynami. Tutaj jakiś oddział przepłoszonych włóczników moich. Teraz zobaczymy, czy ci... Nie, ci też uciekają. Tchórze! Hańbicie polską flagę! Tutaj tych trzech bohaterów, nie wiem ilu oni już zabili tych włóczników, ale oni dostają Virtuti Militari. O, tak, albo położymy ich na Wawelu, co mi tam... Już tam... To nie robi przecież. Ale w końcu przychodzi moja kawaleria i teraz łup w tych asasynów pierdzielnęli z pełną siłą. Zauważcie, że staram się nie przeklinać w filmikach, to dlatego, że w życiu tak codziennie też nie przeklinam, bo nie lubię. I teraz wycofuję, widząc tą zbliżającą się kawalerię, wycofuję moich pancernych, ale oni jakoś nie chcą się wycofać. Stoją tutaj. No i teraz zostało mojemu przeciwnikowi tylko te dwa oddziały asasynów i tylko ten oddział jego jazdy o niewymawialnej nazwie. Prawdopodobnie jest wymawialna, ale nie przeze mnie i nie w tym momencie, bo mi się nie chce. Jestem leniwy. Cóż, nie poradzisz. Tak, pan teraz tutaj mi podpowiada, że... Kurde, to on to chyba trzeci raz w tej bitwie mówi. Ja nie wiem, on mnie lubi chwalić, Nizus. Teraz jako kawaler tutaj postanowiła uciekać, mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co tu się dzieje, postanowiła uciekać. Ale zaraz powinni się zatrzymać. Stop! Jeszcze nie. Teraz? Teraz? Tak jest! Zatrzymaj się, przynajmniej na chwilę. I moim udało się złapać jakieś uderzenia na ich plecy. I spójrzcie, ile tych koni padło. I teraz oni chcieli dalej uciekać, ale już udało mi się ich na stałe zatrzymać. Teraz trzymam ich na tyle długo, żebym mógł zrobić jakiekolwiek w miarę otoczenie na jego jednostkach. Tutaj moje masy piechoty, tam jakieś moje jeszcze jednostki. Tutaj moi łucznicy i halabarnicy. Teraz mój przeciwnik wyszukał najsłabszy punkt i uznał, że to są ci łucznicy. I rusza na nich. Już nie chce chyba uciekać, bo tutaj musiałby tam, musiałbym go gonić, bla bla bla. To by trwało 100 milionów lat. Prawdopodobnie nasza cywilizacja by w tym czasie upadła. I moi łucznicy okazali się niełatwym celem. Zatrzymali tą szarżę i teraz otoczone jednostki mojego przeciwnika padły. Przeżyło tych dwóch kawalerzystów. I oto koniec bitwy. Tak oto niezwyciężona armia polska w starciu z wolnym Egiptem narzuciła im nasze prawa, naszą konstytucję. Więc Egipt już nie jest wolny. Przykro mi Amerykanie, przykro mi Ameryko, przykro mi Baracku, Obamo, ale Egipt jest nasz. Kończę tą tutaj głową konia i na sam koniec chciałbym powiedzieć wam, kciuki w górę, tak jak teraz pokazuję. Wyobraźcie sobie mnie, siedzącego tutaj, z mikrofonem i pokazującego kciuk w górę. Powiem wam jeszcze, subskrybujcie, bo ja robię dużo filmów i miło by było, gdybyście byli na bieżąco z nimi, byście wiedzieli, że pach, wchodzić na YouTube'a i oto, patrzcie, film od Legwana. Czy jest coś lepszego? Prawdopodobnie jest. Ale to też dobre, prawda? I... chciałbym wam jeszcze na samiutki koniec powiedzieć, abyście trzymali się ciepło w ten jesienny dzionek, w ten jesienny tydzień i w ten jesienny... Już nie wiem, co jeszcze może być jesienny. Trzymajcie się po prostu ciepło. No i to by było na tyle. Cześć.